Cześć, witamy Was w kolejnej części kursu nauki programowania smart kontraktów na blockchainie. Wykorzystujemy tutaj język Solidity z protokołu Ethereum i naszym celem jest wytworzyć własną fabrykę zombiaków. Robimy to poprzez portal CryptoZombies. Uczymy się programowania, poznajemy poszczególne elementy, poszczególne składowe języka programowania do smart kontraktów. To już jest 10. część. Osoby, które pierwszy raz trafiają na tę serię, zapraszam do prześledzenia poprzednich odcinków, w których kolejno omawiamy poszczególne elementy, dlatego sugerujemy oglądać tą serię po prostu kolejno od początku. Dzisiaj ponownie wracamy do funkcji. Ten temat już był poruszany w jednym z poprzednich odcinków. Dzisiaj poznamy kilka dodatkowych elementów z tym związanych, aby po prostu lepiej pisać nasze oprogramowanie, które będzie dzięki temu dobrze i jeszcze lepiej chodziło. Także funkcje już były. Pamiętasz, co to są funkcje? No, czyli takie funkcje jak na przykład u robota albo u kogoś innego. Tak, czyli one definiują to, co program ma robić, i funkcje mają to do siebie, że w jednym miejscu napisany fragment kodu będący taką funkcją możemy wykorzystywać w innych miejscach naszego kodu źródłowego bez konieczności powtarzania tych samych elementów, tak? Czyli raz napisany kod będący funkcją możemy wywoływać w kilku miejscach w danym smart kontrakcie. Wcześniej utworzyliśmy funkcję do tworzenia zombiaków. Teraz poznamy dokładnie, czego dokładnie jeszcze możemy się tak naprawdę dowiedzieć. Może przypomnę, że funkcje również mogą być prywatne i publiczne. Publiczne oznacza to tyle, że mogą być wywoływane z innych smart kontraktów. Prywatne oznacza to tyle, że dana funkcja może być wywołana jedynie z naszego smart kontraktu, który my tworzymy. I tutaj poznajemy dodatkowe słowo kluczowe, takie jak view. View oznacza tyle, że funkcja nie zmienia żadnych wartości zmiennych, tylko na nich operuje, tylko je wczytuje. Słowo kluczowe returns oznacza, że ta funkcja coś nam zwróci. Czyli wcześniej, jak tworzyliśmy jakiegoś zombiaka i dodawaliśmy go do tablicy, to tutaj będziemy mieć funkcję, która coś zwraca, czyli może na przykład zwrócić nam utworzonego zombiaka, zwrócić nam utworzony jakiś na przykład kod DNA albo coś cokolwiek, czyli mało tego, że ona operuje na różnych zmiennych, na różnych wartościach, to dodatkowo jeszcze coś zwraca. Tak samo jakbyśmy na przykład dodawali dwie liczby 2 plus 2 i zapisali to w funkcji, to taka funkcja zwróci nam wynik, tak? 2 plus 2 to jest ile? 4. Czyli taka funkcja dodawania zwróciłaby nam wynik 4 albo właśnie. 1 plus 1 to jest 2. Tak. I to też można byłoby zrealizować za pomocą funkcji dodawania. I dzięki właśnie temu słowu kluczowemu returns taki wynik byśmy otrzymali już poza naszą funkcję. Dodatkowo mamy też w Solidity takie słowo kluczowe jak pure. Pure oznacza tyle, że ta funkcja jedynie wykonuje jakieś działania wewnątrz siebie na swoich zmiennych, na swoich wartościach, które przekazujemy w parametrach funkcji jako argumenty, i właśnie ona działa w ten sposób. Także może zobaczmy, co jest naszym zadaniem w tej części. Z tego co widzę, mamy utworzyć prywatną funkcję, która będzie nam generowała, czyli tworzyła losowe DNA. Czyli ten, jeśli dobrze pamiętam, 16-cyfrową liczbę, tak, opisującą naszego zombiaka. Co w tych 16 cyfrach można było zapisać? Przypomnij. Nakrycie głowy, spodnie, kolor twarzy, jeszcze... Kolor skóry też chyba tam był? Nie, kolor twarzy. A, kolor twarzy, tak. Ubranie. I jeszcze ubranie. Mhm. I jeszcze to było. Oczy. I oczy, a tak, i kolor oczu jeszcze. Dobrze. No i różność tych kolorów, bo niektóre były takie zamieszane.
niektóre były jeszcze inne. Dokładnie. Dobrze, to teraz tak, wracając do kodu naszego programu. Mam utworzyć prywatną funkcję, czyli słowo kluczowe private. Przypominam też, że zgodnie z konwencją nazewniczą w Solidity funkcje prywatne, nazwa funkcji prywatnej zaczyna się od podkreślenia, czy też tak zwanej podłogi. W poleceniu jest napisane, że funkcja ma przyjmować jako parametr zmienną string, czyli jakiś ciąg znaków, i pamiętajmy, że taką zmienną należy również powołać w argumencie poprzez słowo kluczowe memory. Dodatkowo funkcja ta ma zwracać liczbę, co też musimy zadeklarować tutaj w jej definicji, i będzie to funkcja typu view, czyli tylko nie modyfikująca żadnych danych, tylko zwracająca je, tak? Czyli tutaj powinniśmy dopisać jeszcze słowo kluczowe view. Następnie return. View-em. Tak, view. V-I-U, V-I-E. V-I-E-W, tak, po angielsku view. I ona ma zwracać liczbę typu uint, czyli liczbę całkowitą. I oczywiście każdą funkcję musimy ubrać w te takie nawiasy klamrowe, nawias otwierający i nawias zamykający. Zobaczmy, czy tak naprawdę wszystko zrealizowaliśmy. Funkcja ta powinna być pusta na tym etapie. Dobrze, czyli nie ma tej wewnątrz nic, jest ona pusta. To co, możemy sprawdzić, czy ona jest prawidłowo napisana, tak? No. Tak, wygląda na to, że zrobiliśmy wszystko poprawnie i myślę, że ten odcinek na tym etapie możemy zakończyć. Tak, zadanie zostało zrealizowane. Napisaliśmy funkcję do generowania losowego DNA, na razie jeszcze bez konkretnej implementacji. Funkcja ta jest prywatna. Funkcja ta jest typu view, czyli tylko operuje na liczbach, nie modyfikując ich, i zwraca zmienną typu liczbowego, czyli uint. Tak? I to wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam za czas, za to, że śledzicie nasze poczynania. Mam nadzieję, że również sami tworzycie własną fabrykę zombie. Oczywiście wszelkie niejasności wyjaśniamy w komentarzach. Dziękujemy, cześć.